Dzień dobry, nazywam się Rafał Luchowski i pracuję w Zakładzie Biofizyki Instytutu Fizyki UMCS, głównie w Laboratorium Obrazowania Molekularnego. Znajdujemy się przy czasowo-rozdzielczym mikroskopie fluorescencyjnym, który służy nam do badania wizualizacji cząsteczek, służy nam do określania ich położeń, służy do badania oddziaływań jednych cząsteczek z drugimi, bądź też obrazowania trójwymiarowego. Jest to niezwykle czułe urządzenie. Pomiar odbywa się na zasadzie wzbudzenia laserowego i tutaj mamy cały szereg takich wzbudzeń. Są to na przykład szereg pięciu laserów półprzewodnikowych o długościach fal 405, 440, 470, 510 oraz 635. W dalszej części znajduje się laser tytanowo-szafirowy potężnej mocy, około 4 W. I laser ten również może być używany do wzbudzania próbek. W głównej części optycznej posiadamy dwa identyczne ultraczułe detektory, które znajdują się w tylnej części mikroskopu. Dzięki tym detektorom jesteśmy w stanie rozdzielić sygnał fluorescencyjny na dwie polaryzacje, a więc dwie orientacje światła w przestrzeni i to umożliwia nam badanie ułożenia cząsteczek amfotericynie w błonach lipidowych, a przez to możliwe jest wyjaśnienie toksyczności tego antybiotyku i ewentualne zapobieżenie tejże toksyczności.